Dwa tygodnie temu w polskich szkołach obchodziliśmy rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Nie ma sygnału, który bardziej kojarzony byłby z tym wydarzeniem niż dźwięk dzwonka szkolnego. Jak śpiew skowronka zapowiada nadejście wiosny, tak charakterystyczne brzmienie roznoszące się po korytarzach placówek edukacyjnych zwiastuje uczniom początek kresu wytężonej pracy umysłowej. Następnie na przestrzeni kolejnych 10 miesięcy każdego dnia wita żaków z precyzją zegarka, odmierzając kolejne godziny lekcyjne i przerwy, by na końcu obwieścić nadejście upragnionej przerwy wakacyjnej. Wielu osobom jeszcze przez lata po opuszczeniu murów szkoły rozbrzmiewa we wspomnieniach dźwięk szkolnego dzwonka. Dzwony w Europie pojawiły się na przełomie VI i VII wieku, chociaż na przykład w Chinach i Egipcie znane były już w czasach starożytnych. Ich dźwiękom przypisywano znaczenie mistyczne. One same znalazły swoje zastosowanie głównie w czasie sprawowania ważnych obrzędów, głównie o podłożu religijnym. Wierzono, że dźwięk dzwonu pomaga zmarłym przejść na drugą stronę, a żywych chroni przed kataklizmami. Z czasem zaczęto używać ich dźwięku do informowania o ważnych wydarzeniach, czy też do ostrzegania przed niebezpieczeństwami. Z tego powodu umieszczano je w widocznych miejscach, na przykład w wieżach kościelnych lub ratuszowych. Obecność dźwięku dzwonu w placówkach edukacyjnych również posiada bogatą tradycję. Początkowo montowano duże dzwony na specjalnych uchwytach na zewnętrznych ścianach budynków lub budowano w pobliżu szkół dzwonnice. Korzystanie z tego typu przedmiotów było jednak dla personelu niewygodne, dlatego zastąpiono je mniejszymi i wygodniejszymi w użyciu dzwonkami ręcznymi. W dawnych szkołach ręczne dzwonki używane były przeważnie przez woźnych, którzy przemierzając szkolne korytarze dzwonili kilka razy dziennie, obwieszczając tym samym początek lub koniec lekcji. Służyły one również nauczycielom. W salach szkolnych zajmowały zaszczytne miejsce na biurku belfra lub w pobliżu katedry, aby zawsze być w zasięgu ręki. Dźwięk dzwonka, o ile zwiastował koniec lekcji, był przez uczniów pożądany i oczekiwany. W sytuacji, kiedy zapowiadał początek zajęć lub był wykorzystywany do zaprowadzenia w klasie porządku, raczej drażnił. Niektórzy nauczyciele bowiem wykorzystywali jego dźwięk w sytuacji, kiedy ustne napomnienia zawodziły, a istniała obawa rychłej utraty głosu. Ręcznych dzwonków w polskich szkołach używano do lat 60. XX wieku, później zastąpiły je dzwonki elektryczne. Mosiężny ręczny dzwonek z drugiej połowy XIX wieku zobaczyć, a także usłyszeć można w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach. Eksponat wykonany techniką odlewania posiada drewnianą rączkę i żeliwne serce. Jego dźwięk przywodzi na myśl klimat starej szkoły. O dzwonku szkolnym wspominał Stefan Żeromski w powieści Syzyfowe prace. Gdy znowu rozlegał się dzwonek, hałas wielkimi falami szybko i raptownie opadał, zamieniał się w gwar, w szmer przyciszonych rozmów, w szmer przedziwny, którego brzmienie człowiek do starości pamięta. Zapraszamy do naszego muzeum, aby nie tylko zobaczyć inne eksponaty związane ze starą szkołą, ale i poczuć klimat dawnych placówek edukacyjnych.